Teraz skup się człowieku i wytęż mózg. Władze w Polsce przejmują Komorowski i Tusk. Ale nie Mronek i Donek, całkiem innych dwóch. Radzę dobrze ci ziomek, posłuchaj miksów. Pierwszy to Tadeusz Bur Komorowski, dowódca Polski z czasów II wojny. Ożywiony mocami nekromantów romskich, powraca zemsty głodny i pragnie zbrodni. Drugi to poseł z House of Cards, fikcyjny bilioner Raymond Tusk. Taki duet się zdarza raz na milion lat i w 2030 właśnie nadszedł ich czas. Razem przejmują instytucje wszystkie, sądy, policję, wysoką izbę. Rozjebali w pizdę, kurwa, nie uwierzysz, kto zostaje premierem. To Mariusz Dymkiewicz, co chory ma mózg. Długo już nie posiedzi, bo wypuszcza go Tusk. Będzie żył jak królewicz, zawsze wyjdzie na plus. Nadchodzi czas rzezi, to Mariusz Dymkiewicz. W sprawie amnestii. Amnestii? To nie leżysz mojej gestii. W sumie to wykreślę go z ustawy o bestii. Przydadzą się nareszcie te kontakty w US. Kiedy myślę o Mariuszu, na paszcz mi się zbiera. Ile lat więzienia to już będzie teraz. Teraz teka premiera od zera do bohatera. Piękna kariera się rozprościera. Ty wszystkie lata robiąc recydywie pałkę, wyciągając od bytu kolejną grzałkę. Nie zająknął się nawet o tych rytualnych mordach. Tych mordach, z których zwróciła się platforma wiertnicza. Nazwa naszej sekty, ale to nie był film, to nie True Detective. Tańczyliśmy w maskach wśród wykrutych trzewi. Naszym guru był wtedy to Mariusz Dymkiewicz, co chory ma mózg. Długo już nie posiedzi, bo wypuszcza go Tusk. Będzie żył jak królewicz, zawsze wyjdzie na plus. Nadchodzi czas rzezi, to Mariusz Dymkiewicz. Ciebie git funkcjonariusz, tekę premiera zaklepaną masz już. Żegnajcie więzienie, warunki nieludzkie, wypuszczacie na wolność Komorowski z Tuskiem. Sekta odwdzięczyć dobrze się potrafi, kto niby ci przemycał za pornografii. Albo wtedy, kiedy zamiast krzesła przyszła amnestia i 25 lat. Teraz pilnuje twoich interesów najlepszy papuga z rejonu Rzeszów. A ci co gadają, że się spierdoliną, niech się kurwa bujają na pendolino. W kolejce na wywiad czeka Ewa Drzyska, własny serial w Polsacie, Dexter polska edycja. A może posadka w Brukseli? Co pan na to, panie Trynkiewicz? Przypomnę państwu, Mariusz Trynkiewicz to dzisiejsza informacja i dlatego mamy to specjalne wydanie serwisu Info. Może wyjść z więzienia po wyroku. Wypuszczamy faceta, który natychmiast jak wyjdzie za bramę kryminału, rozpocznie rzeź. No. To Mariusz Trynkiewicz, co chory ma mózg. Długo już nie posiedzi, bo wypuszcza go Tusk. Będzie żył jak królewicz, zawsze wyjdzie na plus. Nadchodzi czas rzezi, to Mariusz Dymkiewicz. Serdecznie witam na wolności kochanego pana Dymkiewicza. Kołowy pedofil Rzeczpospolitej wychodzi na wolność. Faktycznie pan Trynkiewicz wychodzi z zakładu karnego we wtorek, 11 lutego. Pan we wtorek będzie wolnym człowiekiem. Komorowski z Tuskiem stukają sutkiem.